Cavidan prowadzi swoją grę w sprawie kradzieży zegarka Hikmeta. W 278. odcinku Przysięgi okaże się jednak, że jej plan nie powiódł się. Sprawdź, co się wydarzy w 278. odcinku serialu Przysięga, Reyhan Özge Yagiz nie chciała uwierzyć, że to Gulsum Hilal Anay zabrała zegarek Hikmeta Berkant Müftüler. W końcu jednak te informacje potwierdziła caynep Balım Gaye Yaprak, która widziała skradziony przedmiot w rzeczach fałszywej siostry Reyhan. W 278 odcinku serialu Przysięga Reyhan postanawia naprawić swój błąd. Zaprasza do domu Nigar i Sefera. Cavidan Gül Arcan jest zaskoczona i wściekła. Wie, że jej plan się nie powiódł. Nie udało jej się skłócić emira, Gökberk Demirci i Reyhan. Gulsum jest zaskoczona nienawiścią, z jaką Cavidan mówi o Reyhan. Oya Gözde Gündüzlü mówi Kemalowi Can Verel, że będzie żałował, że nie wybacza Narin. Yağmur Sahbazowa, bo w końcu zostanie sam. Erhan nie zamierza rezygnować z ukochanej. Obmyśla podstępny plan, który pomoże mu się do niej zbliżyć. Przysięga odcinek 278 w piątek, 16 października 2020 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Sprawdź program